Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj pierwszy odcinek o ochronie roślin. Pierwszy odcinek o opryskach w tym sezonie. Wczesną wiosną możemy w swoich ogrodach zadbać o to, żeby mieć mniejsze problemy z owadami, ze szkodnikami. Od kilku tygodni pytacie mnie, czy już jest właściwa pora na opryskiwanie olejem parafinowym. Wiem, że wielu z Was chce po niego sięgnąć i dzisiaj porozmawiamy sobie o oprysku właśnie olejem parafinowym. Zaczynamy. Co to jest i jak działa? Olej parafinowy jest to naturalny preparat, który działa na małe owady i tylko w stadiach jaja i larwy. Jak on działa? Parafina zawarta w tym oleju zatyka przedchlinki jaj i przedchlinki larw, którymi one oddychają, i po prostu je zadusza. Na jakie szkodniki możemy stosować olej parafinowy? Przędziorki, mszyce, miseczniki, tarczniki, ochojnik, miodówka. To są te szkodniki, na które olej parafinowy działa bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o przędziorka, to nie będzie on tak dobrze działał na wszystkie przędziorki. I tu jest zła wiadomość dla miłośników róż, ponieważ głównym przędziorkiem, z którym my walczymy, to jest przędziorek chmielowiec. I problem polega na tym, że w przypadku przędziorka zimują nie jaja, tylko zimują zapłodnione samice. I olej parafinowy nie działa na osobniki dorosłe. W związku z tym zaraz wytłumaczę, jaki będzie problem, jeśli chodzi o stosowanie oleju parafinowego w walce z przędziorkiem w różach. Na czym polega największy problem, jeśli chodzi o stosowanie oleju parafinowego? Problemy są dwa. Chodzi o to, że olej parafinowy najskuteczniej działa wtedy, kiedy szkodniki są w idealnej fazie do zwalczania. Czyli jeśli zrobimy zabieg zbyt wcześnie, to nie będzie on skuteczny. Jeżeli zrobimy zabieg zbyt późno, też nie będzie on skuteczny. Optimum to jest ten moment, kiedy owady zaczynają być aktywne, kiedy z jaj zaczynają się wylęgać larwy. To jest jeden problem. Drugi problem to są warunki pogodowe, w jakich ten oprysk jest skuteczny. Musimy dążyć do tego, żeby wykonać oprysk w specyficznych warunkach. Po pierwsze, musi być dość ciepło, temperatura 10 stopni lub więcej. W nocy nie może być przymrozku. Jeżeli w nocy przyjdzie przymrozek, to ta parafina zawarta w oleju, która pokryje nam ciała, czy jaja, czy ciała larw, ona po prostu popęka od przymrozków i też nie będzie skuteczna. Nie może być wiatru, nie może być deszczu. W związku z tym tak naprawdę połączenie tego okna pogodowego z odpowiednią fazą rozwojową szkodników jest bardzo, bardzo trudne i dlatego wykonywanie oprysków olejem parafinowym, żeby było skuteczne, wymaga raz doświadczenia i splotu właśnie tych czynników. Następną sprawą jest to, jak powinniśmy wykonać oprysk. Żeby on był skuteczny, musimy bardzo dokładnie pokryć całe rośliny. Jeżeli to będą drzewa, to całe drzewa. Jeżeli to będą krzewy, to całe krzewy. Dlatego, że skupiska jaj szkodników, one są albo w zakamarkach kory, albo w rozgałęzieniach pędów. I tam musi dojść ciecz użytkowa. Musimy z tej cieczy użytkowej zużyć dosyć dużo. Prawie tak, żeby spływała po roślinie. Ja za chwilę Wam pokażę, jak to robić. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Olej parafinowy, mimo tego, że jest produktem naturalnym, może być fitotoksyczny dla roślin w fazie liści. Dlatego powinno się go stosować w fazie bezlistnej. I tutaj jest właśnie największy problem, jeśli chodzi o zwalczanie przędziorka w różach. Ponieważ, tak jak powiedziałem, zimują zapłodnione samice, potrzeba trochę czasu i takiej temperatury, powiedzmy jak teraz, jak w tym tygodniu, gdzie temperatura w dzień sięga 20 stopni, noce nie są z przymrozkami i wtedy te samice się dopiero uaktywniają. One muszą złożyć jaja, potrzeba znowu czasu na to i odpowiednich temperatur, żeby z tych jaj zaczęły się wylęgać larwy. I wtedy jest ten moment, kiedy my możemy skutecznie zwalczać olejem parafinowym
jaja i te wylęgające się larwy, ale znowu jest taki problem, że wtedy już są liście na różach i my te liście możemy sobie poparzyć olejem parafinowym. Nie jest to jakiś strasznie wielki problem, dlatego że to są te najmłodsze liście, które z czasem będą tymi liśćmi najniżej i te liście, które urosną później, zasłonią nam te liście, ale jest taki problem. Zatem kiedy warto sięgnąć po olej parafinowy, kiedy go stosować w ogrodzie? Moim zdaniem pierwsza sprawa to jest taka, że musicie mieć pewność, że te szkodniki, na które chcecie go stosować, one są w ogrodzie. Nie ma sensu stosować tego preparatu tylko dlatego, że sąsiad stosuje, tylko dlatego, że ktoś w internecie powiedział, że to jest taki fajny środek, że można go stosować. Jeżeli widzieliście w ubiegłym roku na świerkach na przykład objawy żerowania przędziorka, to tam ten środek będzie skuteczny. Jeżeli widzieliście na drzewach owocowych przędziorka, przędziorek owocowiec, to tam też ten środek będzie skuteczny, bo tam zimują jaja przędziorków. Jeżeli mieliście miseczniki czy tarczniki na roślinach, to jak najbardziej warto po niego sięgnąć. Natomiast nie róbcie tego zabiegu tylko dlatego, że to jest środek ekologiczny, bo to nie ma sensu. Wielu z was może być rozczarowany tym odcinkiem, bo powiem wam, że skuteczność samego oleju parafinowego w przypadku walki z przędziorkiem na różach też jest dyskusyjna. To z tego powodu, o którego powiedziałem, że bardzo trudno się wstrzelić w ten optymalny moment na zrobienie zabiegu. Zatem, jeżeli nie olej parafinowy, to czym możemy go zastąpić? Uważam, że bardzo podobny mechanizm działania i też środek ekologiczny dla tych, którzy nie chcą stosować typowej chemii w ogrodzie, to jest Siltak. On ma podobny sposób działania, jednak nie działa przez zaduszenie szkodnika, ale przez unieruchomienie go. I on nie może wędrować, nie może wykonywać tych wszystkich czynności życiowych w poszukiwaniu pokarmu i tak dalej i umiera. I dlatego Siltak ma tą przewagę, że działa też na osobniki dorosłe przędziorków. Natomiast olej parafinowy nie. Zatem warto się zastanowić, jeżeli masz tylko róże i chcesz zwalczać przędziorka tylko na różach, czy nie odstawić oleju parafinowego, a sięgnąć na przykład po Siltak. Teraz olej parafinowy w handlu, w sklepach ogrodniczych typowych, takich, do których my chodzimy, kupujemy, występuje pod dwoma nazwami. Można go nabyć jako dwa środki, albo Treol, albo Promanal. Także bez względu na to, czy kupicie ten środek, czy ten środek, to substancja czynna jest ta sama i sposób wykonywania jest ten sam. Pamiętajcie, że stosuje się dosyć dużo tego środka w stosunku do innych środków typowo chemicznych, bo tak jak innych środków dajemy powiedzmy tam 10 ml na 10 litrów, tak tutaj daje stężenie to jest 1,5–2%, więc dajemy te 150 ml na 10 litrów, to jest dużo. Pokażę wam, jak ja rozrabiam ciecz użytkową, jak pryskam. Także zastanówcie się, czy będziecie wykonywać zabieg, czy jest sens, żebyście wykonywali zabieg olejem, czy mieliście problem z tymi szkodnikami, na które olej będzie skuteczny i czy nie jest już za późno czasem. Dlatego, że jeżeli macie już liście na roślinach, to możecie sobie je poparzyć. To tyle. Teraz część praktyczna. Zapraszam. Przygotowanie cieczy użytkowej. Pamiętajcie, że treolu daje się bardzo dużo jak na w stosunku do innych środków chemicznych. Na 10 litrów musimy dać aż 150 ml. Ja mam opryskiwacz, który ma 13-14 litrów pojemności, więc dam aż 200 ml środka. 75, 150, 200. 200 ml. To jest olej. Trzeba go dobrze wymieszać, chociaż on dość łatwo się miesza. Zobaczcie, miałem na dnie trochę wody w wiaderku po to, żeby ten olej nie przykleił mi się do ścianek wiaderka. I teraz opłukam sobie miarko i jednocześnie od razu automatycznie mi się to miesza. Zwróćcie
zwróćcie uwagę, że do opryskiwacza będę wlewał już mieszaninę o prawie że takim stężeniu, w jakim będę to pryskał. Nie wlewałem do opryskiwacza wcześniej czystej wody. Wleję, opryskiwacz mam pusty i wleję preparat już rozmieszany. Nie róbcie tak, żebyście wlewali czasem czystą wodę i do tej czystej wody wlewacie stężony preparat, jakikolwiek by to był, dlatego że potem nie macie kontroli na tym, jak on się rozpuścił. Tutaj wiem, że wszystko jest rozpuszczone. Kto zgadnie, z jakiego powodu, z jakiego preparatu mamy ten ciekawy kolor tutaj na wiaderku i jaki to preparat i do zwalczania czego służy. Jak ktoś zgadnie, to ma dużą piątkę ode mnie. Można jeszcze spróbować wymieszać, aczkolwiek tym sposobem, kiedy do mieszania używam strumienia wody z kranu. Z doświadczenia wiem, że bardzo dobrze jest to wymieszane. Teraz pozostaje mi nalać do opryskiwacza. Ktoś powie, że powinienem używać już maski, nawet przy przygotowywaniu cieczy. Owszem, ale wtedy nie mógłbym do Was mówić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jest to olej, czyli to nie jest typowy chemiczny preparat, który jakoś bardzo szkodliwie wpływa na drogi oddechowe. Na pewno będę używał maski w czasie pryskania, to też Wam polecam, ale najważniejszą rzeczą podczas pryskania jest używanie rękawic. Bo wbrew pozorom, nie przez drogi oddechowe dostaje się najwięcej preparatu do naszego organizmu, ale przez skórę. Dlatego najważniejsze są rękawice. Mam pełen opryskiwacz. Zakręcam. Jedna ważna rzecz. Jeżeli stosujecie treol, to stosujcie tylko treol. Nie dodajcie niczego więcej. Owszem, sadownicy stosują go jeszcze z siarką, ale my w ogrodach nie róbmy takich eksperymentów, dlatego że to potrzeba trochę doświadczenia. Poza tym jest druga sprawa. Rośliny są już w dosyć zaawansowanej wegetacji i w mieszaninie z siarką mógłby być fitotoksyczny. On już teraz może być delikatnie fitotoksyczny na liście, te większe liście, które się już rozbudowały. Dlatego tym bardziej nie powinno się go mieszać z niczym innym. Tak samo nie dodajecie żadnych zwilżaczy, płynów do mycia naczyń czy czegokolwiek. Sam olej, nic więcej. Zwróćcie uwagę, ja już teraz nie będę mógł mówić, ale zwróćcie uwagę na bardzo ważną rzecz, czyli dokładność, z jaką będziecie opryskiwać pędy. Pędy powinny być pokryte ze wszystkich stron. Rozgałęzienia pędów, bardzo ważne, tam najczęściej zimują szkodniki, tam są składane jaja na tych rozgałęzieniach, więc to wszystko musi być dokładnie z różnych stron opryskane po to, żeby pokrycie było jak najlepsze. Ja będę pryskał nie tylko róże, ponieważ skuteczność w tym momencie tego preparatu na przędziorkach chmielowca, który najczęściej występuje na różach, może nie być za wysoka, ale są inne szkodniki na innych gatunkach, na drzewach, na który ten olej bardzo dobrze zadziała, więc ja opryskam nie tylko róże, zobaczycie to.
Słuchajcie, w takiej fazie, jak te róże, gdzie liście są już dosyć duże, mimo tego, że pryskamy olejem, może wystąpić zjawisko fitotoksyczności. Gdy będziemy mieć taką fazę roślin w ogrodzie, lepiej stosujcie Siltak, bo on jest bezpieczniejszy i nie wykazuje takiej fitotoksyczności jak olej parafinowy. Dlatego taki stan, to już moim zdaniem nie kwalifikuje się na olej parafinowy, tylko na inne środki. Jeżeli nie chcecie stosować typowej chemii w ogrodzie, to Siltak jak najbardziej. I działanie trochę podobne do Treolu. Też działa mechanicznie, natomiast nie poparzy wam tych liści. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy na koniec. Jak już skończycie pryskać, przepukajcie sobie opryskiwacz. Szczególnie jeśli macie opryskiwacze z malutką dyszą, to może się zdarzyć tak, że jak dłużej nie będziecie używać później opryskiwacza, to wam ten olej tam pozasycha, pozatyka wam tą dyszę. Dlatego czysta woda. Jako że to jest, tak jak powiedziałem, olej parafinowy, możecie to po prostu albo tak, albo do wiaderka i wylać gdziekolwiek, nawet jak na trawnik wylejecie, nic się nie stanie. Dzisiaj to tyle. Dbajcie o swoje rośliny, dbajcie o siebie, stosujcie się do kwarantanny. Jak macie ogródki, to cieszcie się, że je macie, macie co robić. Róbcie wszystko, żeby nie zwariować. Do zobaczenia.